Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję organizatorom za możliwość przedstawienia wystąpienia dotyczącego badań klinicznych. Rzeczywiście one są taką soczewką, która skupia problemy i trudności związane z wdrożeniem RODO. No bo po pierwsze pytanie, kto jaką rolę pełni w badaniach klinicznych, kto jest administratorem, kto jest procesorem. Po drugie kwestia, może mamy tutaj do czynienia z anonimizacją, w związku z tym problem RODO w ogóle znika. Czy też raczej pseudonimizacja, która powoduje, że dalej musimy stosować te przepisy. Kwestia oczywiście profilowania, które coraz częściej jest wykorzystywane jeszcze na pewnym przedpolu badań klinicznych, zanim dojdzie do ich realizacji, bo trzeba tych pacjentów też w odpowiedni sposób zidentyfikować, w szczególności gdy chodzi o choroby sieroce. No i problem zgód. Było tutaj świetne wystąpienie pana doktora dotyczące zmierzchu zgód. Dobrze byłoby, gdybyśmy mogli oprzeć się na innych podstawach przetwarzania danych osobowych. Mamy w końcu aż 10 podstaw w RODO dotyczących przetwarzania danych wrażliwych, więc po co ta zgoda? Proszę Państwa, wydawało się... Dobry slajd. Jeśli możemy się cofnąć jeszcze do poprzedniego. Wydawało się, że sytuacja jest tutaj opanowana w tym sensie, że RODO, sądziliśmy, że RODO wreszcie nam pozwoli na opanowanie sytuacji, na uporządkowanie, na jednoznaczne stwierdzenie, kto jest kim. No, producent farmaceutyczny, to on... to ten podmiot decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych, nawet jeśli nie ma bezpośrednio do nich dostępu. Tak? No, jak tam pogrzebać głębiej, to się okazuje, że jednak w ramach audytu, w ramach monitorowania badań klinicznych istnieje możliwość dotarcia do nich, no ale formalnie nie. No ale można stwierdzić, sponsor jest właśnie tym administratorem danych. Można się tutaj wykorzystać publikację pana doktora Wiewiórowskiego, prawo do przenoszenia danych, gdzie też takie stwierdzenie padło, że to najprawdopodobniej sponsor właśnie jest tym administratorem. Mamy jeszcze też badacza, no więc to chyba będzie procesor. Tak? No, oczywiście to nam komplikuje sytuację, bo jeżeli procesor, jeżeli powierzamy mu przetwarzanie tych danych, no to pewnie trzeba by aneksować te umowy o badania kliniczne przed 25 maja 2018 roku. Nie jest takie proste. No mamy wreszcie też ośrodek, w którym te badania są przeprowadzane. I z tym ośrodkiem to w praktyce jest najtrudniej, bo w ogóle rozmowa z nimi, renegocjowanie umów, w ogóle stwierdzenie, że oni ponoszą jakieś obowiązki za cokolwiek, no to jest szczególnie skomplikowane. Więc być może zostawić to tak jak jest i nie ruszać. Problem, proszę Państwa, polega na tym, że rzeczywiście tych modeli przetwarzania danych osobowych w badaniach klinicznych może być bardzo dużo. I RODO daje nam na przykład możliwość rozwiązania, o którym już tutaj dyskutowaliśmy we Wrocławiu na takiej konferencji we wrześniu, czyli współadministrowanie. Być może warto rozważyć, czy przypadkiem ten sponsor i ośrodek one nie są współadministratorami danych osobowych uczestników badań klinicznych. To jest tylko jeden z modeli. Jeżeli Państwo chcecie poszukać w internecie starych prezentacji, na przykład sprzed 10 lat, pamiętam, że tam moja prezentacja, gdzie były trzy modele przedstawiane, co najmniej trzy. I niestety znowu wróciliśmy do tej sytuacji, że badając, analizując sprawę poszczególnych badań, okazuje się, że rzeczywiście w różnych konfiguracjach te podmioty mogą występować. Podam taki przykład z ostatniej z praktyki. Rozliczamy na przykład kwestię opłacenia kosztów przyjazdów pacjentów do ośrodka. Jest jakiś podmiot zewnętrzny, który to finansuje na zlecenie sponsora. Kto tutaj jest administratorem danych osobowych? Kto tutaj jest procesorem? Musimy znaleźć rozwiązania pragmatyczne, praktyczne, które będą funkcjonować w praktyce. Proszę Państwa, kwestia zgody. Kwestia zgody, gdzie teraz no, te decyzje, które podejmujemy, no, one spowodują, że potem na zasadzie kontynuacji będziemy na tej zasadzie funkcjonować dalej, prowadzić badania już po wejściu w życie RODO. Czy ta zgoda na przetwarzanie danych w badaniu klinicznym jest rzeczywiście potrzebna?
Zwróćcie Państwo uwagę, przecież my już mamy taką ogólną zgodę, wymóg wyrażenia zgody, poinformowanej zgody na udział uczestnika w badaniu klinicznym. Mamy bardzo rozbudowane regulacje, szczególne, sektorowe. Czy zatem one wyłączają przepisy RODO? Po co byłaby ta dodatkowa zgoda, skoro już mamy tutaj szereg podstaw prawnych, które nam rozwiązują problem? Dyskusja ta o tyle jest na razie akademicka, że w przepisach szczegółowych do prawa farmaceutycznego jest taki mały paragraf w rozporządzeniu wykonawczym o dobrej praktyce klinicznej, że my musimy dostarczyć zgodę pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. Stwierdzimy, że ta regulacja jest sprzeczna z RODO, no albo po prostu no, będziemy dalej ją stosować. Natomiast już przekażę zaraz głos do pani Natalii Kalinowskiej do wyjaśnienia poszczególnych kwestii. Ja na razie sygnalizuję bardziej te problemy. Zresztą została też przygotowana publikacja rozbudowana, wskazująca na różne sposoby podejścia do danych osobowych. Natomiast dwie kwestie. Proszę Państwa, pisemność. RODO jednak zrywa z wymogiem pisemności, bo on jest archaiczny. Tak? Pozwala nam na wyrażenie zgody elektronicznie, również na przetwarzanie danych wrażliwych. Ta zgoda musi być tylko wyraźna. My utknęliśmy przy tej pisemności. Wytyczne grupy roboczej też troszeczkę wskazują nam na to, że jeżeli chodzi o rozliczalność administratora, to pewnie lepiej to mieć na papierze. Ale jeżeli skonfrontujemy to z kwestią omawianej dzisiaj, poruszanej kwestii transparentności, jasności przekazu, to się okazuje, że narzędzia informatyczne, czyli na przykład cała aplikacja z informacjami dla pacjenta na tablecie, ona ułatwia mu zapoznanie się z tymi informacjami. 3 minuty mojej wypowiedzi, czy do końca? A moje. Aha, dobrze. Więc proszę Państwa, no, pewne nieszczęście w tym, że RODO oczywiście pozwala na wyrażenie tej zgody w sposób elektroniczny i no, mamy już narzędzia informatyczne, tablety, podpis na tablecie, na przykład podpisy biometryczne. Natomiast regulacje te sektorowe dotyczące zgody na udział w badaniach klinicznych, one wciąż mówią o pisemności. Taki postulat tutaj można wyrazić. Tą pisemność należy rozumieć tak, jak mówi o tym RODO. Pisemnie, w tym elektronicznie. I pewne światełko w tunelu polega na tym, że pojawiające się, że organy regulacyjne zaczynają akceptować tą zgodę na przykład pacjenta wyrażoną w postaci elektronicznej na tablecie, oczywiście to jest w obecności lekarza, i ten obowiązek informacyjny też w postaci graficznej, ikonografiki, co też jest polecane według RODO, zostaje realizowany. Więc propozycja interpretacyjna taka, mamy starsze przepisy prawa farmaceutycznego, mamy starsze przepisy regulacji rozporządzenia unijnego o badaniach klinicznych, które dopiero nawet jeszcze nie zaczęły obowiązywać, wciąż mówią o pisemności, ale interpretujmy to w kontekście RODO i celów, które mamy za ich pomocą spełnić. Proszę Państwa, to na razie tyle z mojej strony. Liczymy bardzo na pytania i na dyskusję, bo wciąż jeszcze jest możliwość uzupełnienia publikacji w tym zakresie i przekazuję głos Pani Natalii. Okej, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze tak tytułem do powiedzenia dotyczącego tutaj przemowy Pana Profesora a propos zgód. W naszej ocenie ważne jest, żeby poszczególne zgody, jakiekolwiek będzie wyrażał uczestnik badania klinicznego, były wyrażane w sposób odrębny. Jeżeli ujęlibyśmy te cele, nawet kiedy one są ze sobą powiązane wspólnie, to jeżeli taka osoba by skorzystała ze swojego prawa do wycofania takiej zgody, to byłby tak naprawdę problem po stronie administratora, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, której części tej zgody, czy całości, czy tylko poszczególnych jednej, dwóch, trzech, tak, dotyczy właśnie to wycofanie. Przejdźmy teraz może do podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych wrażliwych uczestników badań klinicznych. Następnie będą podstawy przetwarzania danych zwykłych uczestników badań klinicznych oraz członków zespołu badawczego i badaczy. Zastanawialiśmy się właśnie, czy patrząc na to, jak to dotychczas wygląda, czy to faktycznie powinna być ta wyraźna zgoda uczestnika. I tak jak mówił pan profesor, w naszej ocenie
to nie powinna być wyraźna zgoda uczestnika, ponieważ RODO daje nam inne, znacznie bardziej odpowiednie dla tego celu, jakim jest wykonywanie badań klinicznych, podstawy przetwarzania. Można się tutaj zastanawiać między innymi nad interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, chociaż nie do końca ta przesłanka faktycznie będzie miała tutaj zastosowanie i w naszej ocenie ta, która będzie najbardziej odpowiednia, to będą badania naukowe. Czyli nawet w motywie 186 RODO wprost wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych do celów naukowych powinno być zgodne z odpowiednimi przepisami, takimi jak przepisy o próbach klinicznych, czyli niejako wprost się właśnie do badań klinicznych odnosi. Jeżeli chodzi o podstawy prawne przetwarzania danych zwykłych uczestników badań. Pan profesor wspominał także o artykule pana doktora Wiewiórowskiego i faktycznie tam zostało wskazane, że powszechnie przyjmuje się, że to sponsor jest tym administratorem. Ale z uwagi na regulacje prawne, które rekomendują, żeby jednak sponsor nie miał dostępu do tych danych, żeby one były zanonimizowane bądź pseudonimizowane, można byłoby się faktycznie zastanawiać, czy on ma w ogóle interes w tym, żeby takie dane zwykłe przetwarzać. I w naszej ocenie tutaj zastosowanie będzie miał, a nie interes publiczny, ponieważ no, nie jest on tak samo jak w poprzednim przypadku najważniejszą przesłanką, ani także prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ to jest przesłanka bardzo słaba, szczególnie w kontekście tego, co właśnie mówił dr Czerniawski, a propos właśnie naszego takiego bardzo konserwatywnego podejścia do prawnie uzasadnionego interesu, i to będzie właśnie zgoda uczestnika badania klinicznego. Przechodząc natomiast do podstawy prawnej przetwarzania danych zwykłych członków zespołu badawczego, w naszej ocenie najwłaściwszą przesłanką byłaby tutaj umowa, która która kształtuje ten stosunek prawny pomiędzy właśnie członkami zespołu badawczego a administratorem, czy sponsorem. Natomiast większą trudność może sprawiać tutaj kwestia podstawy prawnej współbadaczy i innych członków zespołu badawczego. I tutaj z uwagi na to, że jednak ta relacja między sponsorem a tymi współbadaczami i członkami zespołu badawczego jest jednak silniejsza i on ma taki realny, faktyczny interes w tym, żeby te dane przetwarzać, to wskazalibyśmy jako tą przesłankę przetwarzania tych danych prawnie uzasadniony interes tego administratora. Przechodząc natomiast do profilowania, ponieważ w trakcie badań klinicznych na pewnych jego etapach może dochodzić do profilowania, które obejmuje właśnie profilowanie danych wrażliwych. Myśmy tutaj na tym grafie odnieśli się do wytycznych grupy roboczej. Zarówno porównaliśmy tą pierwotną wersję wytycznych dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, jak i tą wersję zrewidowaną, ponieważ w nich zaszły jednak istotne różnice. Grupa robocza troszeczkę tak zrewidowała swoje podejście, aczkolwiek pewne rzeczy pozostają niezmienne. Czyli żeby w ogóle mówić o profilowaniu, to dane przetwarzanie musi stanowić formę zautomatyzowanego przetwarzania. Ponadto musi być prowadzone na danych osobowych oraz celem takiego profilowania musi być ocena osobistych aspektów dotyczących osoby fizycznej. Wydaje się, że jeśli chociażby jeden z tych czynników nie zaistnieje, to nie można w ogóle mówić o tym, że mamy do czynienia z profilowaniem. Rodzaje profilowania według RODO. Przyglądając się rozporządzeniu, widzimy wyraźnie, że RODO wskazuje na takie dwa przypadki, kiedy jest mowa o profilowaniu. Pierwsze to jest takie profilowanie zwykłe, o którym mowa w artykule 4 ustęp 4, które jest dowolną formą zautomatyzowanego przetwarzania. Dowolną, czyli częściowo zautomatyzowane oraz w pełni zautomatyzowane przetwarzanie może prowadzić w efekcie do profilowania i skutkiem takiego profilowania może być brak decyzji lub decyzja, która nie wywołuje skutków prawnych, nie wpływa na osobę, której dane dotyczą i nie wpływa istotnie na osobę, której dane dotyczą. Natomiast drugi przypadek, o którym jest mowa o profilowaniu, to jest profilowanie z artykułu 22 RODO. Profilowanie tak zwane kwalifikowane. Po pierwsze, jest to forma wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania, czyli przetwarzanie częściowo zautomatyzowane już na pewno nie będzie nam się tutaj łapać w tej przesłance. Po drugie, ono musi skutkować decyzją, która wywołuje skutki prawne lub podobnie istotny sposób wpływa na osobę, której dane dotyczą.
bardzo ciężko jest wyjaśnić i tutaj nie starczy nam na pewno czasu, żeby wyjaśnić, co to są skutki, które w podobnie istotny sposób wpływają. Odsyłam w tym zakresie do wytycznych, a także do licznych artykułów, które w tym temacie się ostatnimi czasy pojawiły. No i zautomatyzowane podejmowanie decyzji z artykułu 22, ale dotyczące danych wrażliwych, ponieważ w przypadku danych zwykłych mamy trzy przypadki, kiedy takie zautomatyzowane przetwarzanie może mieć zastosowanie, czyli zgodę, umowę lub przepis prawa. Natomiast artykuł 22 ustęp 4 RODO wskazuje, że może ono się opierać na szczególnych kategoriach danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. No i wydaje się, z uwagi na to, że już wcześniej powiedzieliśmy, że ten ważny interes publiczny no, raczej nie będzie miał tutaj zastosowania, że raczej tutaj trzeba byłoby na takie profilowanie pobierać tą wyraźną zgodę w formie pisemnej bądź elektronicznej. Administrator danych osobowych prowadzących badania kliniczne powinien także spełnić swoje obowiązki względem uczestników tych badań, czyli poinformować o profilowaniu i zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji na jego podstawie. Ponadto poinformować o możliwości wyrażenia sprzeciwu na profilowanie, jeżeli ono jest dokonywane na danych zwykłych. Poinformować o możliwości kwestionowania automatycznych decyzji wydanych w oparciu o profilowanie oraz przeprowadzić ocenę skutków profilowania dla ochrony danych osobowych. Konkludując, w naszej ocenie należy dostosować przepisy prawa farmaceutycznego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Tak jak słusznie pan profesor wskazywał, przepisy RODO są bardzo innowacyjne i tak naprawdę w pewien sposób porządkujące i są w dużej mierze jednak dostosowane do obecnych realiów, które postęp technologiczny i inne możliwości rozwoju technicznego wskazują jednak na to, że ta pisemność powinna zostać zastąpiona tą elektronizacją. Ponadto zmiana dokumentacji badania klinicznego, tak aby osoby, których dane dotyczą, były w stanie wyrażać zgodę odrębnie na każdy z celów, żeby jasne też było, w jakim zakresie zgodę później będą odwoływać. Ponadto do zważenia ról poszczególnych uczestników badań klinicznych. To czy może tutaj zachodzić współadministrowanie, czy raczej pozostajemy przy tej opcji, że sponsor jest administratorem, a procesorem jest badacz czy ośrodek badawczy. W mojej ocenie można byłoby także zastanowić się nad tym, czy sponsor nie jest wręcz stroną trzecią, z uwagi na ciekawą jednak konstrukcję tego podmiotu w RODO, ale jest to kwestia dosyć kontrowersyjna i jak na razie ciężko tak naprawdę, żeby ten pogląd móc szerzej uzasadnić. Konieczność spełnienia przez administratora dodatkowych obowiązków w stosunku do badań klinicznych, obejmujących m.in. właśnie poinformowanie o tym, że występuje to zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie, jakie mogą być ewentualne skutki i konsekwencje takiego przetwarzania oraz rozważenie innych niż zgoda podstaw przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO. W naszej ocenie to są właśnie takie główne postulaty i wnioski dotyczące właśnie kwestii badań klinicznych w kontekście RODO. Dziękujemy ślicznie.